zamknięty. I uczniów, którzy są na drugiej osi, są za albo przeciw. Mniej więcej. Teraz... To pierwsza grupa, której się pomysł podoba, to jest zawsze ta grupa, która jest za, czyli podobają się pomysły, która jest otwarta, czyli się w łatwy sposób otwarcie komunikuje z nauczycielem. I to jest ta grupa, która napędza klasę zwykle. To jest druga grupa, która składa się z osób, które są przeciw, ale są otwarte, czyli to pewnie o takich pytałeś. Czyli osoby, które mają inne zdanie niż wychowawca, ale też się z nim komunikują. To znaczy na przykład uczniów, którzy po różnych entuzjastycznych moich wystąpieniach coś zaproponowałem w klasie, wydawało mi się, że to jest wspaniałe, no podchodzili po prostu po lekcji i mówili, no, że w ogóle to jest bez sensu, tak, że się to nie podoba i że jeszcze raz to przemyślmy. Na szczęście takie osoby są. To podobnie jak po lekcji też potrafią uczniowie podchodzić, bardzo szybko jakoś dochodzimy do takiego momentu, że potrafią powiedzieć zarówno to, że lekcja była fajna, albo że lekcja była, że trochę przyrządzałem przez ostatnie 2 godziny na przykład. Jest jeszcze grupa, która jest zamknięta i przeciw, to nie życzenie żadnemu nauczycielowi. To znaczy, to jest grupa, która nie, bo nie i koniec. Znaczy, w ogóle się nie komunikuje. Ale jest też grupa bardzo ważna, bo najważniejsza w klasie, która jest za, ale jest zamknięta. Czyli moje doświadczenia też mówią, że to jest grupa dosyć liczna zawsze w klasie i która się najszybciej frustruje. To znaczy, tutaj zaczynają się jakieś dziać złe rzeczy najczęściej w klasie, to znaczy takie, że zaczynają ludzie się ogadywać, jakoś tworzą się jakieś podobozy i tak dalej, dlatego że te osoby są często mniej śmiałe, nie mają takiej śmiałości, żeby podejść do nauczyciela, żeby się zgłosić. W tym, jeśli pada jakaś propozycja, to oni nie wsiadają nigdy do tego pociągu, bo już są miejsca zajęte przez to. Oni by chcieli, ale za późno rękę podnieść. No. W związku z tym ja bardzo cenię sobie obecność tych osób, które są przeciw, ale są otwarte. One są bardzo potrzebne, zresztą namawiam pierwsze lekcje uczniów, żeby też żeby kontestowali jakoś te różne propozycje, żeby była jakaś przestrzeń do dyskusji. Ale w całej klasie próbowaliśmy zawsze otoczyć przede wszystkim opieką te osoby, które są zamknięte, ale są... Kurczę.